Także siemaneczko, z tej strony Hodowla Zwierząt. W tym odcinku chciałbym wam pokazać karmienie zwierząt. Może, ej, nie bijcie się. No, nagrywam to po live'ie. Także no, damy może kaczuszkom kukurydzę. Robiliście ponad 150 paczek w górę. Znaczy naprawdę rozwaliliście system. Nie spodziewałem się tego. No i spóźniłem się trochę z nagraniem odcinka, no ale już będzie, już jest. Także naprawdę nie spodziewałem się, że tak szybko dobijecie to 110 łapek. Na jakby ja to chyba rano wstawiłem, a wieczorem już było przeszło 110. Za głowę się złapałem normalnie. Mówię, jak wy tak dobijacie, naprawdę. No jeszcze światełko w kurniku zgaszę. No Kochima se tu siedzi. No co, posypiemy kurą może kukurydzę. Poprzątałem, pójdziemy do kozy, wdamy im coś. Kuciu, 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 kuciu. No, wszyscy za chwilę rozdziubią. Nie wiem, czy już wam pokazywałem, ale tu są moje gołębie. Chyba już pokazywałem. No, ten go tu wrzuciłem, ponieważ do mnie z lotów leciał. Jest dzisiaj niedziela, a pan kazał poniedziałek, wtorek wypuścić go, odwieźć go od mojego gospodarstwa z kilometrów i go wypuścić. Go wypuszczę, tu jest kilka, widać. Uj, widać, że ten samiec, tamten czerwony samiec jest. No to są one. Tu jeszcze mają kukurydzę, to nie będę dawał. Położę sobie to wiadereczko i pójdziemy sobie już do kozów. Czemu piszecie kaczuszki? Co się dzieje? No, tu są te króliczki. Przymkniemy. Kozów, kura, jak tu weszłeś? Czemu im rozwalę? Psia! Psia! Ojeju. Wyjdź, kura. No, wyszła. Wiem, jakie siano trochę. Chleba nie dojadła, siano zostaną. Mieszankę jeszcze im pójdę ukosić, ale to już nie na tym filmie. Ło. Ciągły. Chodźcie tu. Odejdź, ruda. Że chcieliście kolejny odcinek, jest kolejny odcinek. Uważajcie, kozy. Wody im jeszcze może przyniosę. Albo dobra, dzisiaj dostały wodę, to... Okej, okay, tu kozy już kozy dostały. Teraz może pójdziemy do królików. Idziemy do króliczków. Tu są króliczki, jak możecie zauważyć. Im już tutaj obornik wyrzuciłem. Jedzonko mają. Albo ten odcinek nazwę stan hodowli może. Gdzie lepiej wyglądał ta biała samica, muszę od samca odsadzić, bo ona już jest w ciąży. No tu są te tej samicy. Tutaj są, o. Wszystkie one będą na sprzedaż też. Tam temu coś tak, nie wiem czemu, ale ucho oklapuje, jak nie miałem żadnego barana w hodowli. Tak to jedno ucho oklapło i jak sobie chodzi. Może nie, możecie mi napisać w komentarzach, o, czekajcie, kamerę przetrę tutaj z przodu sobie. I możecie mi napisać w komentarzach, czy to też możliwe, bo chyba jej tata coś takiego, jej, tej samicy, chyba był baranem, coś takiego. Tego pana, czy to jest możliwe, że teraz on może mieć oklepę ucho tak po dziadku? Nie, tamten to jest. Możecie mi napisać. No. Tą siatkę naprawiłem, co tu pies mi rozwalił. Tu jest przyszykowane samcem, żebym odsadził. No. Tu jest ta Kalifornia z tym białym samcem. O, tutaj. Z ta samica z tymi małoluchami. Od nich też obornik już waliłem, bo tyle tego miały. Cztery są łaciate i reszta takie brązowe, fajne, ciemniejsze, jaśniejsze po tej samicy, tylko uwaga, bo ona drapie. No, to są one. Zamkniemy sobie klateczkę. Tu jest samica. Ta ONC.
No to już mi się nie chce iść, tam jest samiec i drugi samiec, mój szary. No tu są kaczki francuskie. Także jeśli pod tym filmikiem będzie 140 łapeczek w górę, ratuję kolejny odcinek. Ten odcinek taki będzie jedyny taki, co jest u mnie chyba 5-minutowy. Tu są kaczuszki, więc subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. 140 łapeczek, kolejny odcinek. Do zobaczenia. Cześć.